Mariusz, jesteśmy kilka minut po tym, jak po raz pierwszy od, no może nie od zawsze, od 8 lat dokładnie, spojrzałeś oko w oko Władimirowi Kliczce. Teraz, kiedy on ma te wszystkie mistrzowskie pasy, jakie to wrażenie? Na pewno, wiesz, nigdy nie przypuszczałem, że doczekam takiej chwili, żeby walczyć o cztery mistrzowskie pasy wagi ciężkiej, super ciężkiej w boksie. Ta chwila, wiesz, nadeszła. Jestem z siebie, wiesz, zadowolony i dumny z siebie. Myślę, że wiesz, ten plan, co miałem do zrobienia na dzisiejszy dzień, wykonałem w 100%. Jeszcze tylko, wiesz, najważniejszy dzień w moim życiu, 10 listopada. Będzie wszystko dobrze. Nie bolą cię oczy od tych błyskających fleszy? Wiele osób mówiło, jeśli coś zarzucisz Mariuszowi, to być może on tej walki nie wytrzyma psychicznie, ale widzę, że dzisiaj jesteś wyluzowany w 100%. Nie, tak już powtarzałem, że psychicznie do tej walki jestem wyluzowany, wiesz, zero stresu. Myślę, że widzieliśmy, przed konferencją były takie robione zdjęcia, wiesz, twarzą w twarz, tyłem do siebie. Wtedy tak samo, wiesz, do końca patrzyliśmy w oczy. Wiesz, zero stresu, no. Bardzo, wiesz, na pewno ciereczki jakieś tam na początku przechodziły po plecach, ale już teraz to już normalnie mogę z 2 godziny stać tam wprost niego się mu patrzeć w oczy. Deklarowałeś po tym spojrzeniu oko w oko, że nawet dzisiaj mógłbyś z nim wyjść do ringu. Tak, wiesz, jestem, czy wiesz, wiadomo, to jeszcze ponad 2 miesiące do walki zostało, ale już jestem tak naładowany tą energią przed tą walką, że przyszłoby mi dzisiaj walczyć, rozebrać się, rozgrzać się, wyjść na tą arenę i walczyć bez problemu, bym to zrobił. Przygotowania w Stanach czy w Europie? Wiele osób mówi, że w Europie jednak lepiej. Nie, na pewno. Półtora miesiąca, 6 tygodni przed samą walką zjedziemy do Europy i będą przygotowania w Europie. A dlaczego na tą walkę się teraz zdecydowałeś? Zadecydowały pieniądze? Bo w pozycji WBC miałeś bardzo mocną pozycję, być może niedługo byłbyś oficjalnym pretendentem. Nie, to wiesz, że pieniądze, no, drugorzędna sprawa, wiesz. Po prostu cały mój sztab szkoleniowy, mój promotor, moi trenerzy, menadżerowie, wszyscy byli na tak. Ja tak samo byłem, ja wiesz, gdyby ode mnie to zależało, już pewnie bym walczył z 2 lata temu o jakiś pas, ale wtedy moi trenerzy powiedzieli, że jeszcze to zawczas, teraz wszyscy byli na tak, wiesz, wiesz, mam duże wsparcie u swoich wiesz, swoich ludzi, swój sztab szkoleniowy, ufam im, oni ufają mi i wiedzą, że dam dobrą walkę, że nie dam ciała, że dam naprawdę dobrą walkę. A co będzie największym twoim atutem w starciu z Władimirem Kliczko? Wiesz co, ta gorycz mojej, może, wiesz, jeszcze nie doznałem porażki, wiesz, nie będę chciał poczuć tej porażki, wiesz, moja zdecydowane, wiesz, poczynania w tym ringu, pewność siebie, zdecydowane, wiesz, ataki, to będzie, wiesz, to będzie ten główny atut mój. Wiadomo, we wszystkich innych statystykach będę, wiesz, nie mam szans z nim, wiesz, na walki, na wygrane przed czasem, ale parę rzeczy mam, które mam parę plusów nad nim. On ma wszystko do stracenia, ja nie mam nic do stracenia. Tak on powiedział, że on doskonale sobie z tego zdaje sprawę, że będę bardzo niebezpieczny od początku do końca w tej walce, bo on ma wiele do stracenia, ja nie mam nic. Teraz przybywasz w Europie, jutro jeszcze konferencja w Warszawie. Kiedy wracasz do Stanów i już zaczynasz taki ukierunkowany trening pod Władimira? W czwartek wracam do Stanów. No i myślę, od przyszłego tygodnia już tak ruszymy strójeczki. Strójeczki, tak. Bo teraz na razie na jedynce jeżdżę. Dzisiaj włączę dwójeczka, a w przyszłym tygodniu w poniedziałek już trójka. A co będzie w dniu walki? To już wsteczny będzie. Bo już przy tych do przodu biegów zabraknie. Nie, żartuję. To na pewno już w dniu walki to już wiesz, teraz wszystko się tu rozgrywa. Dzisiaj na treningach cała ta walka. Bo sama walka to wiesz, to będzie, to tylko jest 12 rund po 3 minuty. Tylko. A treningi, te 3 razy dziennie treningi, ta walka psychiczna na takiej konferencji, to jest, wiesz, bardzo męczące. Sama walka, to jest przyjemność, to jest, wiesz, jak dobrze przetrenujesz na treningach, to później sama walka to nic się tam nie może złego stać.